Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć tuż przed świętami, bo został już tylko tydzień. Zresztą specjalnie stanąłem obok naszego domowego kalendarza adwentowego. Jak widzicie, po tych cukierkach już niewiele czasu zostało do świąt, ale ten taki lukrowany, cukierkowy obraz świąt chciałem dzisiaj przemieszać z tekstem biblijnym, który jest wyznaczony na dzisiejszy dzień i który brzmi troszkę mało cukierkowo. Posłuchajcie, Księga proroka Ozeasza, 4 rozdział. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. I drugie słowo z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Dlaczego takie słowa o upamiętaniu w czasie Adwentu, tuż przed świętami, dzisiaj chcę Wam zaserwować? No cóż, do pełnej radości, o której mówimy w czasie Adwentu i która będzie miała swoje ujście w czasie świąt, kiedy będziemy się cieszyć z narodzenia Pana, potrzebne jest przygotowanie. I myślę, że nie ma tej radości, czy nie byłoby radości, gdybyśmy nie mieli czystego sumienia, gdybyśmy nie zrobili swojego rachunku sumienia, by w pełni się cieszyć. Co to znaczy upamiętajcie się? Ja myślę, że to nie jest jednorazowy akt, tak jakbyśmy chcieli, żeby coś wydarzyło się w naszym życiu i od tego momentu wpiszemy sobie, wystawimy sobie takie świadectwo: w tym dniu upamiętałem się i już do końca życia będzie super. Chyba byśmy się wzajemnie oszukiwali. Owszem, są takie sytuacje, kiedy z jakichś spektakularnych, chciałoby się powiedzieć, grzechów zostajemy uwolnieni, nawracamy się, upamiętamy się. Może jest to wyjście z alkoholu, z jakichś uzależnień. Ale tak naprawdę jeszcze dalej, później zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy ludźmi, którzy są poddani w pewien sposób na działanie pokus, na działanie grzechu. I tylko Jezus może nas prowadzić w naszym życiu i wyzwalać od pokus i od grzechu. Niemniej jednak takie upamiętanie, nawrócenie potrzebne jest nam każdego dnia. O tym też, jak wiemy, mówił nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luther, że to takie codzienne topienie starego Adama, że tego upamiętania potrzebujemy każdego dnia. I moi drodzy, tuż przed świętami, przy okazji składając Wam już serdeczne życzenia błogosławionych, spokojnych, zdrowych świąt, życzę, aby każdy z nas mógł na nowo się upamiętać, mógł przyjść przed Boży tron, przed tron Króla Królów, Pana Panów, i powiedzieć: oto jestem, oczyść mnie, bym w pełni mógł się cieszyć z tego, że Ty przyszedłeś na świat w postaci małego dziecięcia, ale też, że Ty przyjdziesz powtórnie w chwale, by zabrać Kościół, czyli zabrać mnie do swojej wieczności. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za czas Adwentu, dziękujemy Ci za zwiastowanie proroków, które niejednokrotnie było bardzo ciężkie, trudne, żmudne. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy słowa proroka Ozeasza i zdajemy sobie z tego sprawę, że nie było łatwo głosić nawrócenie, upamiętanie. Panie, tak samo i dzisiaj nie jest to łatwe i dla każdego z nas. Niemniej jednak prosimy Cię, byś oczyścił nas, byś przygotował nasze serca do ogromnej radości, byśmy mogli w wolności żyć każdego dnia, mając tę świadomość, że Ty jesteś Bogiem, który przebacza nam nasz grzech, który jest w stanie nas prowadzić w każdym naszym doświadczeniu,
i ciężkich chwilach, czy słabościach i upadkach. Panie, tak bardzo prosimy Cię o te nadchodzące święta, o przygotowania, by te przygotowania nie przysłoniły nam radości z przeżywania tego, że Ty przyszedłeś, byś Ty, Panie, narodził się w naszych sercach. Prosimy o to w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia, wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.